Cześć, nazywam się Wiktor Sarota i odpowiadam za stronę biznesową Infaktu. Robimy to trochę dużo bardziej dawno niż się by wydawało, bo od 2008 roku. I zrobiłem prezentację na temat jednego slajdu, który przygotował Robert, a na temat ludzi. Prezentacja jest na temat szukania lepszych od siebie. Czyli ludzi, których spotykamy na drodze. Nie zawsze są związani z naszym biznesem, a mają duży wpływ na to, jak nasz biznes wygląda i jaki jest. Woli wstępu. To jest Infakt, aplikacja do wystawiania faktur i prowadzenia księgowości, którą uruchomiliśmy w kwietniu 2008 roku. Działamy w modelu freemium, czyli mamy pakiet bezpłatny i pakiety płatne. Jeżeli mógłbym komuś polecać model freemium, to jeżeli jest duża rzesza osób potencjalnie zainteresowanych Twoim produktem, i tak jest w naszym przypadku, bo szacuje się, że jest 4 miliony firm w Polsce, w tym 3 miliony jednoosobowych działalności gospodarczych. Także w naszym przypadku to fajnie się sprawdza, bo użytkownicy z bezpłatnego pakietu konwertują na płatny. No i działamy trochę dłużej, bo właśnie od 2008 roku i do dzisiaj udało nam się w ramach Infaktu zarejestrowało się ponad 80 tysięcy firm. Ale wracając do głównego tematu ludzi i tego, jaki mają oni wpływ na to, jak my działamy i jak nasz biznes działa i czy odnosi sukces, czy też porażkę. Przejdę minimalnie historycznie przez to. Chciałbym Wam opowiedzieć historię Infaktu z perspektywy tych ludzi, których ja spotkałem, a potem spotkaliśmy jako zespół. Żeby założyć Infakt, duża część kasy została przeniesiona z 14 miesięcy pracy w Anglii i przez 6 miesięcy podczas urlopu dziekańskiego pracowałem u Pata Bretta, który miał firmę budowlaną, tak? Taki grand work. I jak nie wyglądam, tak pracowałem przy takim hangu, tak? Także miałem codziennie masaż przez 6 miesięcy. I nauczyłem się jednego od Pata Bretta, że podstawa to jest pracowitość. I być może 37 Signals mówi, że nie chodzi o ilość czasu pracy, który spędzisz przy kodzie czy w firmie, ale my mamy taką zasadę, że dopóki nie jesteśmy zajebiści, to pracujemy minimum od 8 do 18. I tak jest w Infakcie. Potem zmieniłem pracę. Poszedłem pracować do Subwaya, baru kanapkowego, i pracowałem u Helena i Steven Lane. I coś, co można wynieść dla startupu takiego jak nasz, technologicznego, na poziomie Subwaya czy barów szybkiej obsługi, jest to, że mają rewelacyjnie zorganizowany proces. Proces zamawiania towaru, proces tworzenia kanapki i do tego ta kanapka wygląda zajebiście, tak? Nazywałem się Sandwich Artist i czułem się wtedy dumny, tak? Bo wiedziałem, że ta kanapka ma fajnie wyglądać, a czasem w Polsce w Subwayu to tak nie wygląda. A propos procesu, w Infakcie mamy procesy, zbudowaliśmy takie trzy podstawowe procesy. Jednym procesem jest proces programistyczny, drugim procesem jest proces marketingowy, a trzecim procesem jest proces obsługi klienta. I dając na przykład Wam przykład, pracujemy w Scrumie i Agile'u, co oznacza, że działamy w dwutygodniowych iteracjach. Co dwa tygodnie zbieramy się, spisujemy zadanie, które chcielibyśmy zrealizować. Chłopaki programiści wyceniają zadania na poziomie Scrum Pokera, co oznacza, że są takie jakby karty i tam się je wycenia od pół punkta do 20. No i na poziomie jakby na przykład 5 programistów się zbiera, no i wyrzucają karty, na ile każdy z nich wyceni dane zadanie. Także my taki proces mamy.
I wydaje mi się, że to jest mega ważne w startupie. Żeby je budować, bo to jest trochę coś więcej niż plan, bo jakby jesteś w stanie coś optymalizować, tak? Okej, okay, mamy to, jak możemy to zmienić i polepszyć? Przyjechałem z Anglii, postanowiłem, że popracuję w agencji interaktywnej. Zatrudniłem się w Opcomie i pracowałem u Krzyśka Adamusa. Coś, co ma fajnego Opcom i co zbudował Krzysztof, to było, że stworzyli komfortowe warunki i kreatywne warunki pracy dla ludzi. I takim przykładem, jak to się przeniosło na Infak, małym elementem jest to, że gdy tylko złapaliśmy pierwszy oddech, wszyscy dostali krzesło za 1800 zł, bo jeżeli mamy pracować długo, to musi być wygodnie. No to by była tak jakaś mniejsza moja historia z Sebastianem, którego znałem od czwartej klasy podstawówki. I zawsze był lepszy z matmy, zawsze miał rękę złamaną i tym gipsem ładował mnie w głowę, więc dlatego chyba nigdy nie mogłem zostać programistą. Postanowiliśmy, że ja odejdę z Opcomu, a Bober odejdzie z Onetu. I postanowiliśmy założyć startup. Dwa projekty pierwsze się nie udały. I dopiero potem wpadliśmy na Infact. I coś, co wydaje mi się jest też istotne i jeżeli zastanawiacie się, czy stworzyć startup, to warto to zrobić z ludźmi, z którymi znamy się od dawna. Jakby od razu im ufamy i zabieramy się po prostu do pracy. Tak jak mówił Robert, tak? Oni się tam znali od 11 lat i tak samo było w naszym przypadku. Znaliśmy się praktycznie od dziecka. Założyliśmy Infact. Wystartowaliśmy w kwietniu 2008 roku. Mieliśmy dobrze wyglądający produkt, jak kanapka Subwaya. Od razu odezwali się inwestorzy. Krzysztof Nowiński to jest gość, który jest naszym mentorem biznesowym i był wtedy prezesem zarządu BNP. BNP to jest fundusz Venture Capital, który był jednym z pierwszych inwestorów w K2, w Bankierze, czy do niedawna jeszcze był zaangażowany w Nokaucie. Pojechaliśmy do Warszawy, jesteśmy z Krakowa, spotkać się z Krzysztofem i teamem BNP. No i w miarę szybko się dogadaliśmy, tak? Mieliśmy na stole term sheet. Tylko to był czas, w którym nadchodził kryzys. No i komitet inwestycyjny BNP, bo BNP Polska jest spółką córką spółki matki niemieckiej. Komitet inwestycyjny z Niemiec, BNP, mroził wszelkie inwestycje. No i my też wpadliśmy ten śnieg. No i nie było żadnego deala, tak? Ale Krzysztof Nowiński, nawet pomimo tego, że nie zrobiliśmy żadnego deala, cały czas z nami rozmawiał i doradzał i otworzył chyba wszystkie drzwi, jakie tylko chcieliśmy i jakie tylko mu przyszło do głowy. Więc rozmawialiśmy z większością, czy albo może z wieloma inwestorami w Polsce finansowymi i branżowymi. Coś takiego, co jest przekonujące w stosunkach z ludźmi, jest to, jeżeli budują długotrwałe relacje. Krzysztof zbudował taką długotrwałą relację, nie chciał nic w zamian, ale gdy zdobyliśmy kolejnego nowego inwestora, tak, z którym potem podpisaliśmy umowę inwestycyjną, Krzysztof, jakby dobro trzeba spłacać, Krzysztof otrzymał od nas udziały za to, że nam pomógł, bo nauczyliśmy się, że warto, jeżeli ktoś nam pomaga, warto się za to odwdzięczyć. No i Krzysztof Nowiński skontaktował nas z Team Europe Ventures, a teraz Team Europe Ventures, jakby za polski rynek, odpowiada Paweł Chudziński. Team Europe Ventures to jest fundusz z Berlina,
tam nie wiem, Łukasz Gadowski, tak? To ten team. Paweł Chudziński okazał się był czymś takim, taką zieloną wyspą wśród inwestorów. Jak się spotykaliśmy z inwestorami, do których otwarł nam drzwi Krzysztof, to byli inwestorzy, którzy na przykład chcieli nam sprzedać dług. Tak, dostaniemy kasę, ale my musimy spłacić tą pożyczkę, którą dostaniemy, a jak nam się nie powiedzie, to skonwertujemy dług na udziały. To był jeden przykład inwestorów. Albo byli tacy inwestorzy, którzy na dzień dobry chcieli podpisywać z nami list intencyjny, żeby nas zablokować na przykład na kilka miesięcy, żebyśmy nie mogli rozmawiać z nikim innym. No i Chudy był takim gościem, który jak przyjechał i spotkaliśmy się w Krakowie, to jak trochę tylko w tym samym dzień, jak się dowiedział coś o infakcie, gdy siedzieliśmy w knajpie, od razu rzucał nam tipsy i triksy, tak? Jak zoptymalizować biznes, żeby zarobić więcej. On nie miał nic podpisanego z nami, ale dawał nam sensowne uwagi. My mieliśmy coś takiego, wow. Od razu wracaliśmy do biura. No to dajemy, nie? To spróbujmy, co on mówi, tak? I to się sprawdzało, rosły nam przychody. Czyli był takim gościem, który, wiecie, wiedział jak, tak? A nie był wyciągniętym gościem z bajki, który miał po prostu kasę i powiedział: cześć chłopaki, ja tu wam dam trochę keszu, jak wam się powiedzie, to super, tak? Chudy miał wiedzę, tak? I jeżeli rozmawiam z jakimiś startupami, to jest jakby taka teraz filozofia, żeby nie brać inwestorów i też w takiej filozofii trochę się wychowaliśmy, tak? Bo biznes zaczęliśmy za własne pieniądze i jeżeli nie byłoby inwestorów, dalej byśmy sobie poradzili. Dzisiaj możemy po prostu działać szerzej. Ale jeżeli rozmawiamy z ludźmi, którzy zakładają startupy, polecam im branie inwestycji od inwestorów, którzy znają się na tym, tak? I są zaangażowani, bo Chudy i jest jeszcze Krzysztof Janc, który jest takim właśnie też naszym inwestorem. I Krzysztof Nowiński, który jest naszym biznes angelem i mentorem. Co dwa tygodnie mamy z nimi kole i opowiadamy tak samo jak na naszym skramie. Mamy taki sam proces z inwestorami. Opowiadamy, co udało nam się zrobić, co zamierzamy i co nam przeszkadza. I to nie są goście, którzy tylko po prostu wyłożyli kasę. A przechodząc tak trochę do przyszłości i tego, co się dzieje w teraźniejszości, a nie jest de facto powiązane właśnie z ludźmi, z którymi często operacyjnie działamy, to od mojego brata nauczyłem się, że bardzo ważne się jest inspirować, rozmawiać. Jeżeli ktoś jest minimalnie wyciągnięty z twojego sosu, to może ci wiele pomóc, tak? I Piotrek inspiruje mnie w czytanych książkach i razem robimy deale też, bo Infact korzysta z agencji Public Relations, która jest własnością Piotrka. No i chyba tyle chciałbym wam powiedzieć. To są rzeczy, które wymieniłem w tej prezentacji, czyli to jest właśnie ta pracowitość, tworzenie procesu, że wygląd ma znaczenie i Infact wygląda naprawdę fajnie, że fajnie tworzyć nieprzeciętne warunki pracy, jeżeli mamy długo pracować. Mega ważne współpracować z ludźmi, którymi znamy od dawna. Nieustannie się inspirować, budować długie relacje, zaangażowanie, wiedzieć jak. A koniec końców chodzi tak trochę jak w tym haśle Auli, tak? Chodzi o wolność biznesu, szczególnie w Polsce. Dzięki. Brawa. Z takiego poweru jak Wiktor tutaj ma, to życzę każdemu, kto robi swój biznes, bo to przekonuje po prostu i otwiera drzwi, i otwiera ludzi. A teraz pytanie. To ja mam takie pytanie odnośnie wielkości waszego zespołu i jak to się zmieniało w czasie. Ile osób, ilu programistów, ilu, nie wiem, grafików i tak dalej. Jasne. Zaczęliśmy z Bobrem i był też Lukix. No i my zaczęliśmy w pokoju, wywaliłem jeden slajd, bo zaczęliśmy w pokoju w Akademiku Jezuickim
jeszcze nikt się nie mógł dowiedzieć z tych jezuitów, że myśmy tam założyli działalność gospodarczą na zameldowanie tymczasowe. No i ogólnie tam były mega trudne warunki, tak, w których przetrwaliśmy rok, bo były dwa łóżka, trzy biurka, mega duża szafa, tak naprawdę nie było jak się ruszać. Raz pada ksiądz, my tak bez koszulek siedzimy, bo jest mega gorąco po prostu. Gość się pyta, co to jest, gay party? A my tak. Więc tak zaczynaliśmy we trzech. To byliśmy we trzech. Ja zajmowałem się stroną biznesową, co określałem siebie, że chodzi o to, żeby mega szybko odpowiadać, trochę się stopuję, żeby nie przeklinać, tak, ale szybko odpowiadać na pytania klientów, odbierać telefony, erę stacjonarną, żeby zbudować zaufanie klientów i testowanie oprogramowania. Nie bardzo widzieliśmy, to znaczy mniej więcej mieliśmy świadomość usability, ale chodziło o to, żeby poprawić nieskończoność, żeby nam się po prostu podobało i działało. Bober programował, a Lukix jakby nas właśnie wspiera w grafice, chociaż grafikę zrealizował dla nas freelancer, którego znałem z agencji interaktywnej. To były trzy osoby, tak, plus jedna zewnętrzna. Potem przekonałem Adriana, że chodził ze mną też na zarządzanie na AGiech, ale przekonałem go, że on może zostać programistą. No i jeżeli chodzi o pracowitość, to Adrian jest w tym po prostu zajebisty. Bo Adrian 8 i nie wychodzi po 18. Jest do tego rewelacyjnym programistą, bo Bober nauczył, bo jest do tego zajebistym nauczycielem. Więc się da. No już nie będę tak przechodził, ale no w tym momencie 12 osób, tak? 4 księgowe, 5 programistów, ja, grafik, Bober. To programista, tak. A pijasz czasami kawę albo Red Bulla? Właśnie się ostatnio nauczyłem Tigery, to jest taniej. No i jeszcze drugie takie pytanie mam. Z tych 80 tysięcy klientów, to jaka część jest skonwertowanych na tych płatnych? No tego niestety ci nie mogę powiedzieć, bo nie jesteśmy spółką publiczną. Ja mam pytanie co do tych trzech procesów, ponieważ tak bardzo pokrótce opisałeś ten jeden z tych procesów programistycznych, a mógłbyś trochę rozwinąć ten temat i jeszcze o tych dwóch kolejnych wspomnieć. Jasne. Rozumiem, że programistycznego nie muszę omawiać. Marketingowy, tak? Liczy się to, żebyś wykorzystywał narzędzia, które masz. Jeżeli wiesz, jakie narzędzia w twoim przypadku działają, jeżeli wiesz, że działają AdWordsy, to musisz do tego mieć również zbudowany proces, czyli musisz mieć wiedzę na temat keywordsów, czyli musisz mamy narzędzie, które wyszukuje nam keywordsy, tak, to nie jest standardowe narzędzie Google'a. Jakby cały proces, czyli cały proces budowania reklam, testowania tych reklam i tego, jak się to sprawdza w Google'u. No i masz też narzędzia SEO, czyli musisz wiedzieć, jak go używać. Do tego też budujesz cały proces. Masz mailing do twojej bazy użytkowników, czyli musisz określać, sprawdzać to, co ci się działa, czyli wiesz, na przykład, że te maile muszą wychodzić, tak, żeby komunikować się z userami, a na poziomie obsługi klientów proces jest taki, że dziewczyny też określają księgowe, co udało im się wczoraj zrobić i co zamierzają zrobić. Jest proces odpowiadania na maile. Staramy się do 15 minut odpowiedzieć w ramach od 8 do 18. I do tego też jakby wykorzystujemy narzędzie, które się nazywa Zendesk.com i tiketowanie kolejnych zgłoszeń, czy też proces. Jeżeli klienci do nas dzwonią,
ale też proces dzwonienia do naszych klientów i rozmawiania z nimi. Rozumiem, że rozwój biznesu opierasz wyłącznie na elektronicznym marketingu. Tak. Z takich firm, które wystawiają faktury, tak jak to jest kilka, więc jeżeli... czy było coś takiego w procesie waszego rozwoju, jakieś wydarzenie, któraś z tych osób, tak dalej, która, bez której nie potoczyłoby się to tak, jak się potoczyło? Jest coś takiego? No to są to wszystkie osoby. A któraś była, nie wiem, któraś z tych sytuacji była bardziej istotna, która popchnęła bardzo do przodu? Nie wiem, pierwszy inwestor? Inwestora mamy od lutego 2010 roku, tak? Czyli my tam dwa lata sami na całego. Ja zawsze wierzyłem, że jest jakiś będzie boom, ale tak naprawdę to jest ciągły proces, tak? I wiesz, i cały czas to są suma małych rzeczy, nie? Może to banał. Czyli organicznie. Dobra, a jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jeszcze mam pytanie odnośnie tych procesów. Na ile macie sformalizowane te procesy, tak? Czyli są opisane poszczególne kroki, narysowany jakiś diagram, czy coś takiego? Nie mamy narysowanego diagramu, ale jakby zawsze staramy się z Sebastianem usiąść w pokoju i popatrzeć, że jakby ocenić, na ile ten proces działa lub nie działa. Ale to nie jest tak, że nie wiem, jest coś spisane i wiesz, jakąś tam papierologię, czy jakieś takie dokumenty tworzymy, w których mówimy, jak to ma działać. No też wiesz, jakby wierzymy w taką, nie wiem, swobodę tego, tak? Czasem po prostu jak się jest minimalnie tam tej swobody, no to widać też, czy coś, że sami twoi ludzie, z którymi pracujesz, wiesz, wymyślą i stworzą. Także nie mamy tego zapisanego. Czyli to nie są takie procesy, jak się spotyka w dużych firmach, tak? Jakieś diagramy. Nie. No, to, nie mamy chyba takiej wiedzy, wiesz, że no tak, że robimy tak. Jasne. Dzięki. Dziękujemy.